kochani, witam Was na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o nowych trendach na jesień, zimę 2023 i 2024. Nie będzie to taki zwykły filmik, bo będzie ilustrowany moimi stylizacjami z second handów, rzeczami z second handów, ale też będę Wam mówiła takie wskazówki, rady, jak to zrobić, żeby nie przesadzić z trendami, ale żeby wyglądać jednak na czasie, żeby jakby wdrożyć te nowe trendy lub ich elementy, lub nimi się zainspirować właśnie do stworzenia własnego stylu, jak to w praktyce może wyglądać, a nie tylko na wybiegach. Także jeśli Was taka tematyka interesuje, to zapraszam Was na ciąg dalszy. No i oczywiście proszę Was o zasubskrybowanie kanału i polubienie filmiku. Będzie to dla mnie ogromna pomoc w rozszerzaniu zasięgów. Także przechodzimy. Kochani, oglądając te wszystkie wspaniałe pokazy mody, które już od wielu miesięcy zresztą są dostępne do oglądania na przykład w internecie, wielkich projektantów i wielkich domów mody, czasem możemy sobie zadać pytanie, kto to będzie nosił. Oczywiście, że te wszystkie stylizacje wymyślone przez tych kreatorów, artystów są nieraz przesadzone, ekstremalne. Wiadomo, modelki, które je noszą, są bardzo, bardzo szczupłe, wysokie i wszystko na nich super leży. A jak to się ma do życia codziennego, jak to ma się do takiej praktyki, do naszego klimatu i do tego, co naprawdę możemy z tego wykorzystać, to jest zupełnie inna sprawa. Stąd ten taki przekorny tytuł, kto to będzie nosił. No oczywiście elementy tych i inspiracje z tych stylów, z tych projektantów wszyscy możemy nosić. Bo w modzie nie chodzi o to, żeby odgapiać wszystko i nosić wszystko, co jest teraz na topie od projektantów, tylko żeby zainspirować się i bawić się modą. Po prostu, słuchajcie, ja to traktuję jako fajną zabawę, nową, kolejną, nową inspirację, jak coś zmienić, jak nie stać się takim dinozaurem mody, czyli jak się nie, wiecie, nie zakałapućkać, nie zostać w przeszłości i za bardzo nie przywiązać tylko do jednego wyglądu, który czasem może potem sprawiać, że wyglądamy po prostu staro, jakoś tak właśnie niemodnie. Też nie chodzi o to, żeby wyglądać tylko modnie, ale fajnie jest co jakiś czas sobie coś zmieniać w modzie dla naszej psychiki, dla naszego dobrego samopoczucia, też po prostu dlatego, żeby być kreatywnym, żeby pobudzać swój umysł do tego, żeby tworzyć nowe zestawienia. To wbrew pozorom też jest naszemu mózgowi potrzebne, słuchajcie. Ostatnio się też dużo zajmuję właśnie pracą mózgu i tym, co kreatywnością człowieka, bo o tym też jest ten kanał. Więc uważam, że jest to bardzo ważne, żeby czerpać z różnych źródeł różne inspiracje. Więc przechodzimy do nowych trendów i właśnie zobaczycie, które trendy moim zdaniem są bardzo praktyczne, łatwe do użycia w życiu codziennym, a które są takie może ma nie bardzo praktyczne, na co trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chcecie te trendy nosić. No i będą to trendy z różnych dziedzin. Dzisiaj pominę kolorystyczne trendy, w sensie coś tam nawspomknę, ale o tym, o właśnie kolorach, o inspiracjach kolorystycznych i wzorowych, jakby z wzorkami, zrobię jeszcze jeden filmik z jakimiś fajnymi zdjęciami. A dzisiaj zobaczycie głównie akcesoria, modne kroje, modne gadżety, modne style jakby z przykładami. I będą też zdjęcia, które zrobiłyśmy w Wieliczce z Anią, taką specjalną sesję zdjęciową, więc też koniecznie zasubskrybujcie i zaobserwujcie ją na Instagramie. Wszystko będzie podane w komentarzu i w opisie filmu. Także idziemy, lecimy już do trendu. Dzisiaj się zrobiła idealna pogoda na właśnie jesienne trendy. Trochę pochmurno, nie jest już za gorąco, więc z ulgą, że nie muszę mierzyć tych ciepłych rzeczy w upale. To akurat się udało. A propos mojej stylówki dzisiejszej, zobaczycie jeszcze ją w pełnej wersji, w takiej cebulkowej wersji, bo włożyłam tak trochę przekornie na siebie rzeczy trochę takie nostalgiczne i trochę takie super trendy, żeby Wam pokazać, jak bardzo rzeczy wracają do mody, bo na przykład teraz modne są bardzo kamizelki i to właśnie nie tylko te już kamizelki swetrowe, ale też właśnie takie kamizelki garniturowe, jakby w kroju dopasowanym, takie krawiecko szyte, również takie dopasowane, dłuższe topy będą bardzo modne. Ja, słuchajcie, nie mam za bardzo takich topów tutaj. Ja nie lubię za bardzo długich bluzek, które schodzą tak na wierzch, ale pokazuję Wam tam przebitki, że właśnie takie dłuższe, bardziej takie już dopasowywane bluzki są modne, a jest to związane z tym, że
spodnie z niższym stadem też wchodzą w modę. No już weszły w zeszłym sezonie, ale teraz jest ciąg dalszy. Oczywiście to nie znaczy, że nie nosimy wysokich stanów, jak najbardziej. Jeszcze wysokie stany są noszone i myślę, że będzie teraz dosyć taka duża tolerancja co do tego. Ale właśnie też niższe stany wchodzą i na przykład coraz modniejsze też są spodnie z powrotem, może nie te takie skinny, wiecie, nie takie całkiem obcisłe. Ja mam na przykład na sobie takie leginsy skórzane, ale mówię o takich na przykład jeansach czy spodniach bardzo, bardzo obcisłych typu leginsowych. Bardziej będą modne teraz klasyczne rurki, klasyczne spodnie zwężane u dołu i takich rzeczy będzie dużo, właśnie koszul, szczególnie koszul białych w różnych ciekawych wersjach. Myślę, że jest to dosyć fajny trend dla ludzi, którzy potrzebują ubierać się tak oficjalnie na co dzień. Ale jest to też bardzo ciekawa rzecz do zestawiania. Koszulę można naprawdę zestawić z wszystkim. Z powłóczystą spódnicą, z mini, no naprawdę ze wszystkim. Ze spodenkami, ze spodniami i tak dalej. No ja mam na sobie dzisiaj koszulę taką bardziej retro i też taką trochę retro kamizelkę. Ja lubię taki styl. No i dlatego chciałam Wam pokazać, że można przecież wprowadzać do tych modnych elementów jakiś swój twist, swój charakter, prawda? O to chodzi, żebyśmy nadawali ubraniom nie tylko modne, ale też taki indywidualny styl, bo też indywidualizm jest teraz bardzo w modzie. Słuchajcie, no i kolejna rzecz, a i właśnie dlatego zaczęłam od tego stroju, bo będę najpierw mówić o akcesoriach, butach, torebkach, dodatkach. Słuchajcie, jednymi z modniejszych butów w tym sezonie, oczywiście po raz kolejny, są kowbojki. Ja mam takie prawdziwe kowbojki na sobie. Zestawiłam je specjalnie z tymi wąskimi spodniami skórzanymi, bo wygląda to tak trochę zadziornie, tak? W przeciwieństwie do tej romantycznej koszuli. No i takie zestawienia moim zdaniem dodają fajnego twistu ciuchom. Nie trzymajmy się tak sztywno tych wszystkich zasad, po prostu się tym bawmy. Kowbojki pasują naprawdę do mnóstwa rzeczy. Może nie do takiego bardzo, bardzo, bardzo minimalistycznego, awangardowego stylu, ale do jeansów, do spodni na przykład tego typu, do sukienek, więc to, że kowbojki są bardzo modne i to w bardzo różnych wersjach, w krótkich, w wysokich, nawet bez palców były na wybiegach, to jest fajne. Kowbojki są takim tradycyjnym obuwiem, bardzo też praktycznym. Są nieprzemakalne, są zwykle z bardzo dobrej jakości skóry. Jeżeli kupicie prawdziwe, oryginalne kowbojki, to, no to będziecie je mieć na pewno, nawet może na całe życie, bo są bardzo, bardzo trwałe. Także słuchajcie, kowbojki to jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście buty chunky, czyli te takie grube podeszwy. Ja tu mam przykłady. Oczywiście zobaczycie też tam przebitki z wybiegów i z jakichś stylizacji internetowych. Na przykład takie buciki. Troszkę dla mnie za wysokie, ale właśnie takie w stylu takim mocnym, mocny obcas, mocny, troszkę pogrubiony tutaj ten koturn i właśnie takie buty teraz bardzo modne. Ja mam tutaj też moje ulubione takie buty, które noszę jasne tym razem, ale też właśnie w tym stylu takim trochę militarno, nie wiem jak to nazwać, robotniczym. W każdym razie oczywiście nadal królują te buty. Zobaczcie tam stylówkę, którą zrobiliśmy z Anią, z rajstopami i z sukienką i będzie też właśnie ona z tymi butami. Także takie buty naprawdę też można i do spodni, i do rajstop, które w tym sezonie są bardzo, bardzo modne. Ale do rajstop zaraz przejdziemy. Kolejny typ buta mega modny nadal. Bardzo wysokie buty za kolano. Nawet powiedziałabym, że takie do uda są modne. Oczywiście są też i modne teraz takie dosyć obcisłe kozaki do kolana, czyli takie klasyczne kozaki wysokie, jak najbardziej są modne, ale też takie bardzo wysokie buty, na przykład w połączeniu z takimi spodniami, które się łączą w jedną całość, są też bardzo, bardzo na topie nadal. Słuchajcie, i nadal oczywiście już nie mówimy o tych bardzo ciepłych butach, tylko takich przejściowych, bardzo modne mokasyny. Ja sobie kupiłam takie skórzane mokasynki na wyprzedaży z Wenecji, różowe. Także pokażę się Wam tutaj w stylizacji, bo oczywiście kolor różowy króluje nadal. Kolor magenta, kolor różowy, bordo, czerwień są kolorami sezonu. I zobaczycie o tym oddzielny filmik, ale coś Wam dzisiaj też już pokażę. Jak chodzi o obuwie, to modne też takie buty z futrem, ale wiecie co, to jest właśnie taki trend, na który bym na Waszym miejscu uważała, bo buty z wystającym futrem są dobre dla chudych osób,
są bardzo ciepłe i praktyczne. Jeżeli je super zestawicie i macie wyczucie, to jak najbardziej zachęcam, ale dla osób na przykład, które się boją pogrubienia nóg i no, jakichś takich niezbyt proporcjonalnych stylizacji, to na to bym tutaj uważała, bo futro będzie sprawiać, że naprawdę te nogi i stopy mogą się wydawać takie, no wiadomo, no jak misiu. Słuchajcie, modne są też torebki z futrem, modne są płaszcze obszywane futrem, kożuszki z takimi wyłogami futrzanymi. Także tutaj ten trend też za chwilę jeszcze Wam pokażę. Jak chodzi o buty, to powiem Wam, że chyba tyle. Modne są też wszystkie rzeczy, które są z kwiatami i różami, bo teraz taki trend z tymi nadrukami. Ja tu Wam pokażę takie buciki, które też wystąpią przy okazji trendu kwiatowego. I zobaczycie, już nie będę o nich wtedy wspominać, tylko tak całościowo. Jak chodzi o torebki, to modne torebki futrzane. No jak najbardziej sezon zimowy sprzyja torebkom futrzanym. Torby duże, nadal bardzo, bardzo modne, dużo było ich na wybiegach. Torebki właśnie takie w takim mega maxi dużym stylu. Zobaczycie je też w dzisiejszych stylówach. Już nie będę oddzielnie właśnie omawiać tych trendów torebkowych, bo mniej więcej właśnie się to zamyka w tym. To, co było do tej pory modne, jest nadal modne, natomiast właśnie te duże torby, które zresztą w zimie mogą się całkiem fajnie sprawdzić, bo czasem potrzebujemy zabrać jakieś dodatkowe akcesoria typu szaliki, czapki, dodatkowy sweter czy coś, czy termos z ciepłą herbatą. Także myślę, że jest to całkiem rozsądny trend w przeciwieństwie do tych mikrotorebek. Dobrze, słuchajcie, do trendów obuwniczych będę pewnie nawiązywać jeszcze później, więc teraz już przejdziemy do takich trendów poza akcesoriami. Zacznę teraz od trendów takich może trochę bardziej kontrowersyjnych i trudnych, takich bardziej nawiązujących do tytułu filmiku. No jednym z nich jest ubieranie się na cebulkę. Wiecie co, ubieranie się na cebulkę jest bardzo praktyczne w zimie, więc z jednej strony jest to bardzo w naszym klimacie dobry trend. Ubieranie warstw pomaga nam utrzymać ciepło, to jest oczywiste. Natomiast ten trend może właśnie sprawiać, że jeśli nie macie figury, tak jak modelki z wybiegów wielkich projektantów, no to może to się skończyć tym, że będziemy wyglądać trochę jak taka kopa siana. No i tutaj trzeba trochę uważać. Teraz obecne trendy trochę pomagają nam w tym i tak przykładowo trend na te wielkie ramiona, marynarki oversize i bardzo długie płaszcze. Czyli tu mamy trzy trendy w jednym. Jedno to jest cebulka, drugie to jest bardzo długie, nieraz nawet wręcz za długie. U projektantów to się kończyło tym, że one się wloką nawet po ziemi, te płaszcze. I właśnie te ciekawe duże marynary i takie oversize'owe góry. No i słuchajcie, no to może pomóc nam się ubrać modnie i w cebulkę, bo możemy mieć na przykład ubranie takie, jak ja mam na sobie, a na wierzchu warstwy większe, które z łatwością ukryją czy to kamizelkę, czy nawet sweter. Tutaj zobaczcie, pokażę się Wam w takim wielkim, wielgachnym moim projektanckim płaszczu z wełny koziej w ogóle, co ciekawe. On jest w ogóle odpinany w pośrodku, ale tutaj włożyłam go w tej maxi wersji, tak jak jest najbardziej teraz modne. Jeszcze w dodatku jest z kapturem, to jest kolejny trend, kaptury i wszelkie ciuchy z kapturami. No to już mamy cztery trendy w jednym. Dobrze. Czyli kaptury, pamiętamy. Kaptury, duże i długie ciuchy oraz ubieranie się na cebulkę. Wszystko naraz. Tutaj mam płaszcz z kapturem i oczywiście ten kaptur też można odpiąć, ale tutaj już tego nie zrobiłam. To, co powiedział Wiktor w lecie we vlogu z Zaklikowa, że będę zdejmować z siebie kolejne warstwy ubrania i je prezentować. To teraz, tadam, zobaczcie. Najpierw wersja z tym płaszczem, z kapturem i bez. Później zdejmujemy płaszcz i mamy oversize'ową marynarkę, tą moją vintage marynarkę od Wallis. Tam przez chwilę się pokazałam z metką ze sklepu niechcący, ale poprawiłam się potem. No i później możemy jeszcze pokazać się w kolejnej odsłonie, czyli jesteśmy gdzieś wewnątrz, zdejmujemy tą marynarkę, no i mamy już strój taki normalny do wewnątrz, czyli na przykład bluzkę, czy też golfik mógłby to być. Ja tu mam jeszcze dodatkowo kamizelkę, więc jest jeszcze jedna dodatkowa warstwa. Tak jak wspominałam, kamizelki też są nadal bardzo, bardzo modne. Także tu możecie naprawdę się zabawić tą modą zimową i bez problemu właśnie nosić te różne warstwy, zaskakiwać, zdejmując kolejne. I każda lepsza. Dodatkowo,
Słuchajcie, pokażę Wam taki płaszcz projektancki. Jest to płaszcz od Iwana Grundala z wełną i on jest dwuwarstwowy. Też jest taki właśnie duży, długi. Można warstwy dodatkowo nosić oddzielnie i w ogóle jest też w kolorze brąz, który w ostatnich sezonach też bardzo jest modny. Spodnia część, którą można nosić jak jest dosyć ciepło i nie pada, w sensie ciepło na przykład w listopadzie, ale nie mamy opadów śniegu, samą wełnę, taką cieniutką. Bardzo piękny płaszcz, słuchajcie. Można nosić go następnie z tą wierzchnią warstwą, czyli jak już jest za zimno na jedną, to dwie warstwy, jedna na drugą, ta jest trochę bardziej odporna na przykład na śnieg czy na pogodę, aczkolwiek to nie jest płaszcz wodoodporny. No i można nosić również samą tą wierzchnią warstwę jako taki wielki, długi prochowiec. Naprawdę świetny, świetny ciuch. Jest na mnie chyba trochę za duży, ale dajcie znać, bo generalnie jest on wystawiony na Vinted, ale strasznie mi się podoba i cały czas się trochę bije z myślami, czy jednak mimo tego, że jest taki długi, go nie zostawić, bo właśnie jest teraz w tych super, super modnych trendach. No, ale jest to naprawdę przepiękna, bardzo, bardzo fajna rzecz. Bardzo praktyczna rzecz, aczkolwiek w rzeczywistości unikałabym tutaj tych takich ekstremów, żeby wlec sobie płaszcz po ziemi, bo wiecie co, no jednak umówmy się, mamy śnieg, mamy breję tak zwaną błotną w zimie i no będziemy musieli co chwila prać te ubrania, jeśli one będą tak długie, że będą nam się tam gdzieś ciągnąć po ziemi, prawda? Także tutaj w życiu lekka modyfikacja. Myślę, że sieciówki też wprowadzą te wersje nieco krótsze jednak niż projektanci na wybiegach, prawda? Także o, takie przykłady tych wielkich, dużych płaszczy i ubierania się na cebulkę. No a propos tej niższej warstwy, czyli tej warstwy pod płaszczem już, czy też pod kożuchem, no to też właśnie te duże, pudełkowe, z wyrazistymi ramionami marynary, to co widzieliście, tą czarną, ale też marynarki takie właśnie trochę pudełkowe, ale krótsze, cropped. I tutaj właśnie nie są to takie przyległe, bardzo krótkie rzeczy, tylko właśnie trochę strukturalne. Ja tu Wam pokażę przykład mojej takiej styluwy i takiej marynary z wełny vintage i ona jest z lat 80. Jest w taką fajną tą kratę, widzicie? Bardzo fajna, bardzo fajny materiał, bardzo fajny skład. I to jest vintage marynarka z piękną podszewką. Marka Hobbs Marin Anselm Design. Przepiękna. I ona właśnie jest taka krótka, ale jest wyrazista. Do tego można shorty i fajne rajstopy sobie włożyć. Także myślę, że to jest naprawdę fajna i w dużo, bardzo, bardzo trendy styluwa. Jeżeli jest Wam zimno w takiej marynarce, to super, super przydatny będzie teraz ten trend na duże szale, długie lub duże szale w takim rodzaju pledowym. Na przykład do tego mógłby być piękny, kaszmirowy, czarny szal albo szal w szkocką kratę, taki duży. Wyglądałby na pewno przesuperowo, no i byłby też bardzo, bardzo w trendach. Pokażę Wam tu jeszcze jedną stylówkę właśnie z takim dużym szalem, ale ze spódnicą i ona jest raczej na taką wczesną jesień, jak jest już nam trochę zimno, ale jeszcze ubieramy się powiedzmy nietypowo zimowo, a ten cieplutki szal właśnie będzie nam tutaj robił formę takiego kocyka, takiego sweterka dodatkowego. Także bardzo, bardzo praktyczny trend na nasz klimat, bo też możemy taki szal zabierać sobie do pracy i na przykład w momencie, gdy będzie nam trochę zbyt zimno, się na przykład nim otulać. Także cebulka się przydaje, na pewno. Uważam, że to są bardzo fajne trendy. Kolejnym super właśnie trendem, który w tym roku jest taki bardzo rozsądny, to jest trend na rajstopy, słuchajcie, bo wrócił zdrowy rozsądek i rajstopy bardzo różne, takie wyraziste rajstopy, rajstopy grube, rajstopy nietransparentne, będą teraz bardzo modne. Tu Wam pokazuję stylówę, którą zrobiłyśmy, nawet chyba kilka takich podobnych. Właśnie z takimi różnymi rajstopami. Jedne rajstopy są dobrane do spódnicy z koła. I to są takie niebieskie, trochę z takim efektem ombre, z efektem takich przetarć rajstopy. Mimo, że niewiele ich wystaje, to są widoczne, bo są takie inne, ciekawe. A drugie są takie w kolorze sukienki. Tam zobaczycie właśnie mnie w tych rajstopach i w bodkach raz i raz w takich zwykłych bucikach na obcasie. Także
rajstopy wróciły do łask i to nie tylko właśnie te cienkie, transparentne, niepraktyczne, ale właśnie też takie bardzo dla nas praktyczne, grube i w różnych kolorach, deseniach można wybierać, co się chce i co się lubi. No i oczywiście możecie powiedzieć, że rajstopy to jest znowu taki kontrowersyjny trend, bo nie wszyscy lubią nosić rajstopy. Rzeczywiście tak jest, ale nawet jeżeli lubicie długie rzeczy, długie spódnice, to rajstopy są fajnym wyborem. Ja na przykład bardzo lubię rajstopy i krótsze ubrania w zimie, bo wtedy mogę wyjść w odrobinę krótszej spódnicy, na przykład do pół uda, ale w grubych, nietransparentnych rajstopach i jest to już ubranie całkiem okej. Okay. Także jest to trend na pewno dobry dla mnie, ale zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób może być on po prostu niepraktyczny. Kolejnym takim trendem nie do końca praktycznym jest moda na satynę. Jest bardzo modna teraz satyna. Pokażę Wam tu przykłady moich ciuchów satynowych. Tutaj mam na przykład jedwabną od LK Bennett spódnicę, taką trochę wizytową, która naprawdę może być włożona do, na przykład do jedwabnej bluzki i robić piękny taki popołudniowo-koktajlowy strój. Mam też tutaj marynarkę, którą już widzieliście w stylizacjach ślubnych, która jest też bardzo fajna. To jest akurat H&M, ale bardzo fajna marynara właśnie z satyny w takim ślicznym liliowym kolorze. Na przykład może być na jakieś specjalne okazje, do czarnych spodni, do czarnego topu albo na przykład do sukienki w podobnym kolorze. Także są to przykłady fajnego stylu, ale z satyną jest tak, że trzeba na nią uważać, bo słuchajcie, jeżeli kupicie satynę w takim taniej wersji, w jakimś Shinie, nie wiem, w Primarku, po prostu w taniej sieciówce, to ta satyna, po pierwsze te rzeczy nie są elegancko uszyte zazwyczaj. Ta satyna będzie się bardzo szybko zadzierać. W ogóle satyna ma to do siebie, że łatwo ją zadrzeć, nawet paznokciem jakimś zadartym, czy czymkolwiek, nawet torebką. I to będzie bardzo szybko wyglądać tanio. W ogóle satyna z taniego materiału zawsze wygląda trochę tandetnie, więc uważajcie na to. Druga rzecz, że satyna jest cienka i jest podatna na... jakby to powiedzieć, jeżeli włożycie coś satynowego, to bardzo opływa sylwetkę i widać każdy mankament, jeżeli nie chcecie ukryć jakieś boczki, cokolwiek, to satyna nie jest dobrym przykładem materiału do takich rzeczy, po prostu będzie bardzo eksponować. Nawet bluzka może eksponować jakieś drobne tutaj niedoskonałości figury, które chcielibyśmy ukryć. Także jeżeli satyna, to musi być świetnie uszyta, naprawdę fajna spódnica z satyny, to na przykład nie polecam Wam do końca tego typu spódnic, jak ta, którą pokazywałam. Jest to piękna spódnica, ale naprawdę trzeba mieć idealną figurę do niej. Ja na przykład, jak już mam trochę wystający brzuszek, to już nie nosiłabym tej spódnicy. Po prostu jedynie w takiej sytuacji, gdzie naprawdę czuję, że mam totalnie w tym momencie płaski brzuch i wyglądam naprawdę dobrze, to wtedy decyduję się na takie coś. Także uważajcie na satynę, bo jest to taki bardzo kontrowersyjny trend. Podobnie jest z tym błyskiem, teraz są modne rzeczy błyszczące, dużo tych złotych, srebrnych nitek i też trzeba na to uważać, bo łatwo popaść w tandetę przy tym trendzie. Ja w ogóle na co dzień raczej unikam takich rzeczy, na wieczór raczej sobie zostawiam te błyszczące rzeczy. Oczywiście, że można torebkę błyszczącą, czy buty błyszczące sobie zakupić, czy jakiś topik, który gdzieś tam trochę wystaje spod marynarki. Ale ja jednak zawsze jestem za tym, że to jest trochę takie wieczorowe i raczej na dzień bym tego unikała, bo bardzo łatwo o błąd i o po prostu wyglądanie tanio w takich błyszczących rzeczach. Taka jest po prostu praktyka. Jeszcze kolejna rzecz, o której chciałam tutaj wspomnieć, to są dzianinowe sukienki. Pokażę Wam tutaj przykład sukienki, którą mam. To jest akurat krótka. Teraz nawet bardziej modne są te długie dzianinowe sukienki. Maxi sukienki z dzianiny, takie ściągaczowe. Mam taką jedną, zaraz zobaczycie, ale najpierw chcę Wam pokazać sukienkę w taką panterkę, którą mam super jakościową. Ona jest taka dosyć mini, ale nie jest bardzo krótka. I właśnie to jest typ sukienki, która jest bardzo wygodna, bo te swetrowe sukienki są mega, mega wygodne. Ale też właśnie odpowiednia figura, odpowiedni krój tej sukienki. Tutaj trzeba dobrze dobrać sukienkę, bo też jest to trudny trend, jak chodzi o te obcisłe kształty, prawda? Ja tutaj mam tą sukienkę akurat, która się fajnie układa, nie podkreśla jakichś tam właśnie defektów i można ją właśnie ubrać do kryjących rajstop w jakimś kolorze konkretnym. No i zobaczcie, że wygląda to całkiem elegancko, nie jest to jakieś
trudne do wystylizowania, ale trzeba przemyśleć taką stylizację na pewno. Natomiast długie sukienki to jest już chyba trochę prostsze do wystylizowania, chociaż oczywiście też one będą eksponować naszą figurę, więc też nie jest to trend dla każdego. Tu Wam pokażę tą moją bordową z takim rybim ogonem sukienkę. I poradźcie koniecznie, czy sobie ją zostawiać, bo jest i w kolorze bardzo modnym i właśnie jest w tych trendach bardzo modnych sukienek swetrowych, więc zastanawiam się cały czas, czy sobie ją zostawić, czy jednak nie jest trochę za obcisła i nie powinna być na mniejszy rozmiar. Dajcie znać koniecznie. Ale w każdym razie kolor też bardzo piękny i modny. Moi drodzy, jeszcze dwa wzory, które chciałam wspomnieć w trendach, a mianowicie wzór wężowy. Też jest to trend trudny. No niestety, same wychodzą na to, że same trudne trendy mamy, bo oversize'owe rzeczy nie dla wszystkich, bo mogą przytłoczyć. Ubieranie na cebulkę też może przytłoczyć. Właściwie każdy trend źle noszony może przytłoczyć. Ja tu mam sukienkę z Desiguala, która jest u nas w sklepie. Ona jest na taki rozmiar raczej XS albo małą S-kę. No i bardzo ma fajny wzór, bo tu jest taka artystyczna, a tył ma właśnie w ten modny, wężowy wzorek. Ja bym Wam polecała osobiście raczej dodatki w tym trendzie, bo akurat ta sukienka jest fajnie zrobiona i nie jest krzykliwa, ale czasami właśnie też te wężowe wzory mogą wyglądać nieco tandetnie, jak za dużo ich jest. I też tani materiał będzie sprawiał, że będą wyglądały po prostu tanio. Natomiast na przykład piękna skórzana torebka ze skóry wężowej, czy buciki, czy mokasyny, czy kozaki ze skóry wężowej, czy w imitacji skóry wężowej, mogą wyglądać naprawdę bardzo fajnie i właśnie będą takim super modnym dodatkiem, który da taki twist do Waszej stylizacji. Myślę, że to jest właśnie trend, który będzie się super sprawdzał w dodatkach. Piszcie koniecznie, czy się zgadzacie ze mną. Oczywiście są osoby, które uwielbiają wzory zwierzęce i wężowe i nie będzie im on przeszkadzał w żadnej formie jakby. Kolejny bardzo, bardzo modny wzór to jest wzór róż. Nadruk kwiatów, nadruk róż. I to teraz na wszystkim jest on, na torebkach, na butach, na dodatkach, naprawdę na wszystkim, na czapkach, na kurtkach, na płaszczach, naprawdę projektanci się popisali, widać było wszędzie te wzory, właśnie te nadruki róż, kwiatów. Ja tu Wam chcę pokazać sukienkę, którą mam w sklepie. Nie wiem, czemu jakoś tak nie miała ona powodzenia, ale tymczasem naprawdę taką sukienkę można tak superowo wystylizować. Zobaczcie, to jest troszkę za duża na mnie sukienka, ale właśnie można ją fajnie wykorzystać w sezonie jesienno-zimowym. Ma bardzo fajne kolory, pokażę Wam tu z bliska. I właśnie takie te klasyczne róże są teraz mega, mega modne. Można do tego dobrać sobie czarne rajstopy i na przykład fajne, ciężkie buty albo kowbojki, które też fajnie pasują do tego stylu. I na przykład na to, czy marynarę, czy fajny oversize'owy sweter, czy właśnie ten szal taki. No naprawdę jest mnóstwo możliwości, ramoneska będzie wyglądała świetnie, na przykład teraz jeszcze we wrześniu, październiku do tego typu sukienki można dodać fajne paski. No bardzo, bardzo dużo możliwości jest wystylizowania sukienki w kwiaty. Ja tutaj pozwolę sobie Wam zrobić stylówę z sukienką w kwiaty i butami w kwiaty. Myślę, że to będzie dość śmiesznie wyglądało, ale właśnie zainspirowały mnie te trendy maksymalizowania ilości tych kwiatów na sobie. Można właśnie fajną czapkę z jakimś haftowanym kwiatem sobie dokupić, czy torebkę gobelinową w kwiatki. I mamy super modny strój, jeżeli lubicie takie romantyczne dodatki. Ja bardzo lubię, ale właśnie lubię te romantyczne rzeczy przełamywać czymś cięższym, czymś takim hardrockowym paskiem, ramoneską, czy też ciężkimi butami albo dużą torbą. Żeby to nie było takie zbyt grzeczne, bo ja nie lubię takich... Znaczy inaczej, rzadko lubię takie bardzo, bardzo grzeczne i typowe, klasyczne rzeczy. No to doszliśmy praktycznie do końca tych trendów, o których chciałam Wam powiedzieć. Jeszcze wrócę do żakietów, bo nie wspomniałam o tym, że oprócz krótkich i tych pudłowych żakietów wracają też trochę takie taliowane rzeczy, ale nie są to takie rzeczy, jak były modne, takie wiotkie, spływające narzutki, tylko bardziej są to takie kształtowane wyraziście w talii rzeczy, trochę takie wzorowane na XIX wieku, na baroku,
gdzie właśnie bardzo mocno ta sylwetka klepsydry jest zaznaczona. Ja tutaj dołapałam taki aksamitny brązowy żakiet, super modny kolor też, który ma bardzo duże wcięcie w pasie, jest dłuższy właśnie, jest taki mocno wytaliowany, aż przerysowany trochę w talii. Zobaczcie tam stylówkę, mam właśnie taki modny styl old money teraz, czyli takie beżowe spodnie, jasną koszulę i ten taliowany żakiet, taki właśnie dający taki mocny zarys figury i brązowe bodki. Dodatkowo jeszcze taka ciekawa torebka do tego i możemy mieć naprawdę super, super fajną i nietuzinkową stylówę w modnych trendach. Także myślę, że oprócz trendów kolorystycznych, o których wspomnę znowu, wspomniałam już o większości trendów, jeszcze pokażę Wam tutaj tylko coś w kolorach. Najmodniejszy ten kolor, magenta. Ja tu mam taki piękny sweter, bardzo gruby, modny cropped i ma szerokie rękawy, bo te obniżone szerokie rękawy nadal też królują. Tu mam spodnie, które są na mnie za duże, ale właśnie te kolory teraz w tej zimy będą w wielu zestawieniach łączone góry z dołami, w różnych wzorach, w różnych odcieniach. Bardzo, bardzo modne. Mam też przepiękny czerwony żakiet z aksamitu, też taki właśnie strukturalny, jeździecki trochę. No i właśnie możecie teraz, jeżeli macie takie rzeczy w szafie, je wyciągnąć i stylizować je na przykład z koszulami, ze spodniami, takimi prostymi rurkami, z szerokimi i z różnymi rzeczami, nawet ze spódnicą w koło, bo ostatnim trendem, o którym chcę powiedzieć, to są szerokie i długie spódnice. Długie najpierw, bo było dużo tych trendów w lecie, tych jeansowych, wąskich spódnic z rozcięciem, ale modne są też spódnice długie z koła, szerokie, długie spódnice, bardzo, bardzo modne. Nie wiem, czy ten trend jest bardzo praktyczny, ja go kocham. Tutaj zobaczcie moją ukochaną tą spódnicę z lat 80. z karczkiem. I jest jeansowa, jest taka szeroka dołem, no i naprawdę do wielu, wielu rzeczy można taką rzecz stylizować, do jeansowej kurtki, do ramoneski, do płaszcza, do marynarki nawet takiej różowej, pudełkowej. Jest mnóstwo możliwości, także naprawdę, naprawdę Wam polecam te spódnice, są bardzo praktyczne, są bardzo piękne, kobiece i wszechstronne. Można robić mnóstwo stylizacji z nimi, choć wiem, że są osoby, które nie lubią tego kroju, a ja uważam, że właśnie długie, szerokie spódnice to jest super, super dodatek modowy i warto taką spódnicę chociaż jedną mieć, nawet choćby na specjalne okazje. Kochani, mam nadzieję, że poruszyłam wszystko, co chciałam poruszyć. Pozostałe rzeczy będą później w filmikach i oczywiście będę Wam cały czas pokazywać jakieś trendy i w live'ach, i w filmach będą trendy kolorystyczne. Oprócz tej czerwieni, która jest tutaj kolorem roku, pokażę Wam też inne stylizacje, inne inspiracje jesienne. Także czekajcie na kolejny filmik. I bardzo serdecznie już teraz pozdrawiam. Koniecznie piszcie, co sądzicie, które trendy są dla Was. Pozdrawiam jeszcze raz. Cześć!